3 sierpnia blisko 200 osób wyruszyło z Łukowa na 38. pieszą pielgrzymkę podlaską na Jasną Górę. Rano pątnicy spotkali się na mszy świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a następnie wyruszyli w kierunku Woli Głowskiej. Więc rozpoczynamy 38. pieszą pielgrzymkę podlaską. W tym roku pielgrzymujemy do Matki Bożej pod hasłem Obdarowani Duchem Świętym. Chcemy w tym roku coraz bardziej, jeszcze bardziej poznać osobę Ducha Świętego, Jego działanie pośród nas, Jego działanie w Kościele i przez Kościół, w sakramentach Kościoła. I chcemy to czynić za przyczyną czy pod przewodnictwem pociągnięci miłością Matki Bożej. Ona jest nazywana w Kościele Świątynią Ducha Świętego i to właśnie ona jest tą, która nam daje świetlany wzór, przykład takiego kroczenia przez życie, Bożego życia, świętego życia, oddanego Panu Bogu. Dlatego to nasze pielgrzymowanie w tym roku będzie takim napełnianiem się Duchem Świętym, przepajaniem się Jego obecnością, abyśmy rzeczywiście prowadzili Boże święte życie każdego dnia. Trzeba czasami się od tego wszystkiego odciąć, zapomnieć. Rekolekcje w drodze, raz na jakiś czas wypada. O, jest taka potrzeba, jest mnóstwo intencji, a przede wszystkim jest to taki czas, kiedy można przemyśleć, pomodlić się za wszystkich i o wszystkich sprawach, które minęły i które przed nami. Czas szczególny, który polecam naprawdę każdemu. Każdy przynajmniej raz w życiu powinien pielgrzymować, a mi jakoś Pan Bóg pozwala po raz kolejny pójść na tę drogę. Zawsze chcieliśmy pójść z dziećmi, zaprowadzić je po prostu do Matki Bożej. Dlatego w tym roku idziemy, próbujemy, zobaczymy, czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Idziemy całą rodziną, idą z nami dzieci w wieku 5 i 12 lat. Pozdrawiamy, ci pozostają. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał. Z Łukowa tradycyjnie wyszły dwie grupy, 14A i 14B. Dlaczego ludzie idą na pielgrzymkę? Bo chcą, bo mają intencje, bo wiedzą, że sami sobie nie poradzą i chcą i przyzywają pomocy Pana Boga i wstawiennictwa Matki Bożej. Wierzą w moc tego otwarcia się na szlaku pielgrzymkowym przez trud, przez ascezę, przez świadectwo też wiary i modlitwy. Idą też przeżyć, myślę, przygodę z Panem Bogiem samym sobą, trochę tak jak lud wybrany na pustyni, który jest dla nas wszystkich pielgrzymujących chrześcijan wzorem pielgrzymowania. A tam Pan Bóg już wielkich rzeczy dokonywał, więc ludzie też chcą tego doświadczyć, tego lud Bożego prowadzenia też, Bożej opieki, towarzyszenia Bożego i oderwanie się trochę od tej rzeczywistości, która czasami nas przytłacza. Panie, my Twoje dzieci, zebrane w imieniu Twe. Zebrane w imieniu Twym, jedno serce
musimy się bać. Gdy nadejdą burze, my będziemy trwać. Bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas. Tylko Ty, Panie, jesteś fundamentem. Nie musimy się bać. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę rankiem 14 sierpnia.